Dzień dobry Państwu. Nazywam się Szymon Grubek, pracuję w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Fizyki Słońca we Wrocławiu. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu prezentację metody prowadzenia eksperymentów kosmicznych. Jest to wykład w ramach wydarzenia Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii. Na początku przedstawię plan prezentacji. Głównie będę koncentrował się na dwóch aspektach związanych z metodami wynoszenia obiektów w przestrzeń kosmiczną, a potem na sposobach komunikacji z obiektami kosmicznymi, czyli na sposobach odzysku danych pomiarowych. Na początku jednak omówię podstawowe rodzaje danych, które są wykorzystywane u nas w zakładzie. Są oczywiście również inne rodzaje danych, ale my głównie wykorzystujemy trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj to sekwencje zdarzeń w detektorach, które daje informacje o położeniu, czasie oraz energii każdego zdarzenia, każdej cząstki, która uderza w detektor. Następnym typem danych, z którego bardzo często korzystamy, to są obrazy z różnych teleskopów kosmicznych. Kolejnym typem danych są widma. To pokażę dalej na przykładzie, jak te wszystkie rodzaje danych wyglądają. I my używaliśmy i używamy do tej pory tylko i wyłącznie danych zebranych w kosmosie, czy to z eksperymentów rakietowych, czy potem w niedalekiej przyszłości rozwiniętych eksperymentów satelitarnych w naszym zakładzie. Na tym slajdzie przedstawiony jest właśnie przykład pierwszego rodzaju danych, o których mówiłem na poprzednim slajdzie. Jest to sekwencja zdarzeń, w których na osi poziomej, osi X mamy czas, na osi pionowej energię, a punkty oznaczają rejestrację kolejnego zdarzenia. Tutaj mamy dość krótką sekwencję, ale takich sekwencji zebraliśmy bardzo dużo, zwłaszcza z naszego ostatniego eksperymentu satelitarnego, spektrofotometry rentgenowskiego. Ale to wystarczy, żeby zilustrować, co rozumiem przez rejestrację sekwencji zdarzeń. To jest po prostu czas przyjścia danej cząstki do detektora oraz jego energia. Jeżeli detektor posiada rozdzielczość przestrzenną, to możemy również podać zapis lokalizacji danego zjawiska na detektorze. Kolejnym typem danych, o których mówiłem poprzednio, są obrazy. Tu akurat mamy obraz Słońca zarejestrowany przez teleskop rentgenowski na japońskim satelicie Hinode. Tu widać wyraźnie, że już jesteśmy w stanie identyfikować, gdzie była silniejsza struktura widoczna na tarczy Słońca, czego nie moglibyśmy oczywiście zrobić, gdybyśmy nie mieli detektora takiego jak XRT, który umożliwia rozdzielczość przestrzenną, posiada rozdzielczość przestrzenną. No i dlatego możemy identyfikować te wszystkie jaśniejsze struktury, które widzimy tutaj. To są obszary, w których zachodzą bardziej energetyczne zjawiska na tarczy Słońca.
Takie obrazy możemy otrzymywać wyłącznie z przestrzeni kosmicznej, ponieważ atmosfera Ziemi tłumi silnie promieniowanie rentgenowskie, ono po prostu nie dociera do powierzchni Ziemi i nie można z powierzchni Ziemi otrzymywać tego typu obrazów. Tutaj z kolei mamy obraz obiektu bardzo odległego od Słońca. Jest to obraz rentgenowski mgławicy Kraba i został wykonany teleskopem kosmicznym Chandra. Na tym slajdzie pokazane jest widmo rentgenowskie Słońca. Widmo daje nam informację, ile cząstek, ile fotonów na przykład rentgenowskich znajduje się w jakimś przedziale energii w czasie trwania obserwacji. I tak na osi poziomej mamy energię, w tym wypadku w kiloelektronowoltach, a na osi pionowej mamy zliczenia w detektorze na 240 sekund. Takie zliczenia można po procesie redukcji danych przekształcić na ilość fotonów, które padają na centymetr kwadratowy na sekundę na detektor. Omówiłem już kilka rodzajów danych, których używamy u nas w zakładzie. Teraz chciałbym się skoncentrować na tym, jak my te dane uzyskujemy, czyli jak wynosimy instrumenty w przestrzeń kosmiczną, oraz są tak zwane suborbity. To są orbity, które wylatują w kosmos, ale na krótko. Potem znowu następuje ponowne wejście statku kosmicznego w atmosferę, także on nie zatacza nigdy pełnej orbity wokół Ziemi. Żeby rozróżnić eksperymenty kosmiczne od tych, które nie są uznawane za eksperymenty kosmiczne, trzeba jakoś zdefiniować granice kosmosu. Uznaną przez Międzynarodową Federację Lotniczą granica kosmosu to tak zwana linia Karmana, która przebiega 100 km nad poziomem morza w atmosferze ziemskiej. Jest to oczywiście granica umowna, ponieważ atmosfera rozrzedza się płynnie, no ale gdzieś trzeba było jakąś granicę postawić. No i dla tych celów utworzono pojęcie takie uznaniowe linii Karmana, pioniera nowoczesnej aerodynamiki. Zanim przejdę do eksperymentów typowo kosmicznych, chciałbym podać przykład eksperymentów realizowanych na balonach, które nie są uważane za eksperymenty kosmiczne, ponieważ balon może wspiąć się, wlecieć na wysokość 40-50 km, czy to jest grubo poniżej linii Karmana. Natomiast atmosfera na tej wysokości jest już na tyle rozrzedzona, że można przeprowadzić wiele badań z tej wysokości, które są też wykonywane w kosmosie, na przykład badania promieniowania kosmicznego, tła mikrofalowego, badanie i wykrywanie promieniowania rentgenowskiego, bo na tej wysokości ono jeszcze jest mierzalne. I to może być promieniowanie od Słońca, obiektów astrofizycznych, na przykład takich jak czarne dziury. Ponadto na balonach testuje się elementy i eksperymenty, które później lecą w kosmos, także one na balonach nabierają takiej dojrzałości technologicznej. Można po prostu sprawdzić, czy dane urządzenia działają na takich wysokościach przed wysłaniem ich wyżej w kosmos. Można też prowadzić obserwacje Słońca. Planowane jest też użycie balonów
w misjach planetarnych, czyli one będą mogły latać w atmosferach innych planet niż Ziemi. Ponadto mają dość dużą wartość, jeśli chodzi o edukację studentów i naukowców. Wielu ludzi zaczynało swoje kariery naukowe, na przykład w NASA, właśnie od eksperymentów balonowych. Interesującym aspektem eksperymentów balonowych jest czas trwania misji, który wynosi w przybliżeniu 15 dni, a po udoskonaleniu kolejnym balonów może będzie nawet dłuższy. Balony także potrafią zabrać ze sobą spory ładunek, nawet ponad tonę. Ponadto misje balonowe są tanie. To jest 10% kosztu przeciętnie misji satelitarnej. Więc to jest eksperymentowanie przy bardzo niskich kosztach. Balony mają taką konstrukcję na ogół, że są tracone po jednorazowym użyciu. One są napełniane powietrzem, znaczy helem lub wodorem na powierzchni Ziemi. No i nigdy nie są napełniane do pełna. Potem w miarę jak one wspinają się coraz wyżej, to gaz w środku balonu nabiera większego ciśnienia. W końcu na jakiejś wysokości ten balon pęka. Jego ładunek i dane naukowe mogą być przekazywane różnymi metodami, na przykład przez radio, ale mogą być także odzyskiwane lądując na spadochronie. Kolejną metodą wynoszenia ładunku i eksperymentów w kosmos są tak zwane rakiety. To są małe rakiety meteorologiczne, nazwane też po angielsku sounding rockets. Zastosowania, jeśli chodzi o cele naukowe, są podobne jak w misjach balonowych, z tym, że część tych rakiet posiada na tyle dużo paliwa i na tyle mocne silniki, że jest w stanie przekroczyć linię Kármána. Także umownie można takie eksperymenty zaklasyfikować do eksperymentów kosmicznych. Dodatkową zaletą rakiet tego typu jest to, że one pozwalają na uzyskanie lepszych warunków mikrograwitacji. To jest środowisko, w którym siły działające na obiekty w rakiecie są zredukowane silnie lub wyeliminowane. Taka mikrograwitacja w rakiecie jest lepsza w fazie spadku tej rakiety niż na przykład na stacji kosmicznej, gdzie zawsze są jakieś wibracje, przebywają ludzie i po prostu wytwarzają się drgania. Tego na rakietach nie ma. Ponadto, jak każdy obiekt, który potem dociera do Ziemi, czy też spala się w atmosferze, pozwala na testowanie zachowania obiektów w momencie wchodzenia w atmosferę Ziemi i sprawdzania, co się dzieje z materiałami i obiektami w takiej rakiecie. Czas trwania tego typu misji rakietowej to jest do kilkudziesięciu minut. To zależy też właśnie od rakiety. My robiliśmy takie eksperymenty już od lat 70. Wtedy mieliśmy misje, które miały tylko 10 minut, czyli 10 minut przebywały w kosmosie. No i podobnie jak balony, tego typu rakiety są dość tanie. Są po prostu małe, produkowane w większych seriach, no i to zmniejsza koszt. Na rysunku po prawej, na zdjęciu po prawej stronie mamy rakietę Black Brant 12, która została wystrzelona z poligonu Wallops w
Stanach Zjednoczonych. Kolejnymi obiektami, które docierają w kosmos, są samoloty stratosferyczne. One wykonują tak zwane loty suborbitalne, wznosząc się ponad linią Kármána, ale nie wykonują pełnej orbity wokół Ziemi. Po prostu przed okrążeniem Ziemi wchodzą w atmosferę i lądują. Na zdjęciu Spaceship One, amerykański samolot suborbitalny. Bardzo znanymi statkami kosmicznymi są promy kosmiczne, określane też również mianem wahadłowców. Na tych promach przeprowadzone są różnego rodzaju badania naukowe z medycyny, chemii, fizyki, pomiary promieniowania. Testowane są na nich instrumenty kosmiczne oraz nowe technologie wymagające próżni i zastosowań właśnie w kosmosie. Ponadto promy dostarczają astronautów i sprzęt na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest jednym z najbardziej znanych obiektów zbudowanych przez człowieka. Jest to również największy obiekt orbitujący wokół Ziemi. Wysokość orbity to około 420 km. Ona się zmienia. Co pewien czas trzeba włączać silniki, żeby podnieść stację na odpowiednio wyższą wysokość. Jest to obiekt niezwykle ciężki, jak na kosmiczne eksperymenty. Jego waga to około 455 ton. Na stacji przebywa załoga. Jest to około 7 osób. No i pierwsza załoga wprowadziła się na stację 2 listopada 2000 roku, także historia stacji i zamieszkiwania stacji ma już ponad 20 lat. Na stacji prowadzone są wszelkiego rodzaju typy badań naukowych, podobnie jak na promie testy instrumentów, testy nowych technologii. Obserwacje astronomiczne, meteorologiczne, geofizyczne. Stacja pozwala także na przebywanie ludzi na jej pokładzie przez dłuższy okres, co pozwala adaptować astronautów na przykład do długich lotów kosmicznych, do Marsa, do Księżyca. Na stacji, to podaję jako ciekawostkę, przebywają też okresowo tak zwani kosmiczni turyści, którzy wykupują sobie loty na stację i przebywają tam no jakiś czas, powiedzmy tydzień. Do wynoszenia eksperymentów kosmicznych i satelit, również astronautów w odpowiednio skonstruowanych satelitach. Najczęściej używane są jednak większe rakiety, które są produkowane w różnej wielkości. Można zawsze pośród tych rakiet wybrać taką, która jest optymalna dla określonej misji, czyli ma odpowiednią moc, odpowiednio dużo miejsca na zabranie instrumentów, lub też w przypadku mniejszych eksperymentów można wybrać też małą rakietę do wynoszenia takiego eksperymentu w kosmos, co znacznie obniża koszty. Takie rakiety głównie powstają we współpracy z partnerami przemysłowymi, na przykład w USA można to wymienić: Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin, Mantec, Air Force Research Laboratory, no i SpaceX, też znana prywatna firma, która współpracuje ściśle z NASA, czyli Amerykańską Agencją Kosmiczną. Ładowność, zależnie od typu rakiety,
może się wahać od kilku do kilkudziesięciu ton, także to jest w przypadku tych większych rakiet całkiem duża ładowność. Rakiety nie są produkowane wyłącznie w USA i w Rosji. Z innych znanych krajów, które posiadają własne większe rakiety, można wymienić Indie i Chiny. Poza tym inne kraje też mają przemysł rakietowy, no ale ich tu już nie wymieniam, pozostając przy tych czterech największych. Rakiety kosmiczne również wynoszą misje kosmiczne, które nie orbitują wokół Ziemi, tylko lecą w głęboki kosmos, na przykład do Księżyca, do Marsa. Takie eksperymenty też w pierwszej fazie są wynoszone na dużą wysokość nad powierzchnią Ziemi, gdzie otwiera się zasobnik z instrumentem i potem on już włącza własne silniki i podróżuje w kosmos. Tak jak wspomniałem, większe rakiety buduje się do celów wynoszenia w kosmos większych eksperymentów naukowych, komercyjnych, wojskowych oraz misji z udziałem ludzi. Satelit jest bardzo dużo. Można je próbować jakoś kategoryzować, podzielić na przykład pod kątem zastosowania. Możemy tu mówić o satelitach biologicznych do badań nad organizmami żywymi przebywającymi w kosmosie, satelity geodezyjne, obserwacyjne, meteorologiczne, naukowe, nawigacyjne, telekomunikacyjne, teleskopy kosmiczne, tak właściwie jest trochę osobna kategoria, dlatego nie umieściłem tu nazwy satelity. Są oczywiście satelity szpiegowskie, no i satelity, które realizują misje załogowe. Na obrazach po prawej stronie umieściłem z lewej replikę pierwszego satelity. To był rosyjski Sputnik 1, pierwszy wystrzelony w kosmos sztuczny satelita Ziemi. A na prawym rysunku po prawej stronie jest z kolei mikrosatelita wykonany w technologii CubeSat. To jest stosunkowo nowa technologia. Ona polega na tym, że satelita konstruuje się z małych modułów. Nawet wymiary 10 na 10 na 10 cm to są wymiary tej kostki pokazanej na obrazie, pozwalają na przeprowadzenie małego, prostego eksperymentu. Przeważnie jednak trochę bardziej zaawansowane eksperymenty przeprowadza się na większych satelitach wykonanych też w technologii CubeSat, ponieważ te moduły, które widzimy na obrazie, te 10 na 10 na 10 cm, można ze sobą łączyć i w ten sposób zbudować na przykład satelitę, który będzie się składał z 6 modułów CubeSat. 6 modułów CubeSat to już jest wielkość, która pozwala na przeprowadzenie większego eksperymentu kosmicznego. Jest, właściwie 6 modułów jest uważane za minimalną wartość dla zaawansowanych instrumentów. Liczba satelitów Ziemi to w tej chwili już idzie w tysiące obiektów i szybko rośnie. Kilkaset nowych jest wystrzeliwanych corocznie prawie. Oraz także technologia CubeSat pozwala na zwiększenie ilości satelitów w przestrzeni kosmicznej, bo często jest tak, że jedna rakieta zabiera sporo takich satelitów.
No i na przykład to może być nawet kilkadziesiąt. I wtedy jeden start oznacza umieszczenie w obiekcie kilkudziesięciu nowych obiektów, nowych satelit. Jeżeli mówimy o satelitach wynoszonych przez rakiety w przestrzeń kosmiczną, nie sposób nie powiedzieć nic o satelitach GPS, wszystkim chyba dość dobrze znanym. Jest to dość duża konstelacja satelitów, kilkadziesiąt sztuk. No i początkowo była przeznaczona do celów wojskowych. Potem udostępniono również pasma komercyjne, pasma radiowe. No i chyba w chwili obecnej te zastosowania komercyjne mają większe znaczenie niż wojskowe. No, taka konstelacja pozwala osiągnąć globalny zasięg. No i rzeczywiście mało jest miejsc na świecie, gdzie nie docierałby sygnał z tych satelitów. Pomimo tego, że początkowe zastosowania były wojskowe, potem dołączyły komercyjne, to dane z satelitów GPS także umożliwiają badania naukowe, badania procesów w atmosferze i magnetosferze Ziemi. Do tego celu jest wykorzystywany właśnie ich sygnał i analizowane zmiany tego sygnału, w szczególności zakłócenia, które mogą dać informację naukową. Omówiłem już metody wynoszenia obiektów w przestrzeń kosmiczną oraz metody eksperymentowania w kosmosie, najczęściej wykorzystywane, ale te dane zebrane przez urządzenia pracujące w kosmosie musimy jakoś odbierać na Ziemi. Do tego teraz chciałbym skupić się na komunikacji z obiektami w kosmosie. O jednym sposobie już wspomniałem, to był spadochron, czyli po zakończeniu misji, na przykład rakietowej, urządzenie wraz z danymi, które przechowywało gdzieś w pamięci czy na kliszach fotograficznych, spadało po prostu na spadochronie na Ziemię. No i potem odbywała się analiza tych danych. Ale ta metoda nie jest obecnie już popularna. Najbardziej popularna jest w tej chwili komunikacja radiowa, a bardzo szybko rozwija się też komunikacja optyczna. Omówię teraz te dwa rodzaje komunikacji z obiektami w kosmosie. Komunikacja radiowa może być realizowana poprzez stacje telemetryczne, które na ogół mają sporo różnych anten, różnej wielkości, na różne pasma radiowe. Tego typu stacje znajdują się w wielu miejscach na powierzchni lądu stałego i są dość intensywnie wykorzystywane przez naukowców i przez przemysł właśnie do zbierania danych od satelit, a także do przesyłania danych do satelity, na przykład po to, żeby zmienić mu program obserwacyjny. Komunikacja radiowa nie musi być jednak realizowana wyłącznie na lądzie stałym. Można umieszczać anteny w mobilnych stacjach komunikacyjnych, na przykład na dronach. Zdjęcie w lewym górnym rogu, na samochodach, zdjęcie w prawym górnym rogu, również na statkach, zdjęcie w lewym dolnym rogu. Są także anteny tak zwane przenośne, chociaż sporo ważą, to jednak łatwo je się demontuje i można je przewozić i ustawiać w innych miejscach, tam gdzie zachodzi potrzeba.
nawiązania kontaktu z satelitą. Warto zwrócić uwagę, że zasięg stacji naziemnej, która może nawiązać kontakt z satelitą, nie jest globalny. Każda stacja ma swój określony zasięg. Przeważnie jest to koło czy owal o średnicy kilku tysięcy kilometrów. Właśnie na tym rysunku w środku slajdu są pokazane stacje i ich zasięgi. To są te kolorowe owale wokół stacji, która jest w środku. Zasięg zatem jest ograniczony i używanie jednej stacji wymaga konieczności przetrzymywania danych, dopóki orbita satelity nie wejdzie w pole widzenia stacji i będzie on mógł dokonać zrzutu danych lub odebrać dane ze stacji. Problemy z zasięgiem stacji telemetrycznych naziemnych można rozwiązać, używając kilku stacji lub nawet całej ich sieci i w ten sposób uzyskać globalny zasięg i możliwość kontaktu radiowego w każdej chwili z satelitą, którego danych potrzebujemy. Takie rozwiązania stosują przynajmniej dwie wiodące firmy, Atlas amerykańska oraz norweska firma KSAT. Na rysunku jest właśnie pokazana sieć stacji naziemnych, które są w sieci firmy KSAT. One mogą być wszystkie uruchomione dla celów jednej czy kilku misji naraz. Z tym, że tutaj wchodzą w grę koszty. Koszt wynajmu nawet jednej stacji, koszt wynajmu usługi polegającej na stałym przebywaniu obsługi w okolicach takiej stacji, nie wszystkie są automatyczne, jest pokaźny. No i oczywiście on się zwiększa wraz ze wzrostem ilości stacji, które byśmy chcieli używać do kontaktu z satelitą. Kolejnym rodzajem komunikacji z obiektami w kosmosie, jak również na powierzchni Ziemi, jest komunikacja optyczna w oparciu o lasery, które mają być umieszczane i są już umieszczane na specjalnie do tego celu przeznaczonych satelitach. Te satelity widzą się nawzajem i mogą się też między sobą komunikować optycznie, jak również mogą odbierać i przekazywać sygnał na Ziemię do samolotów, dronów, pojazdów mechanicznych, statków. I oczywiście taka sieć jest ze sobą sprzężona, także ta komunikacja będzie zawsze działać, jak już wejdzie w taką dojrzałą fazę. Na razie działają już pierwsze tego typu systemy, ale to jest ciągle jeszcze w rozwoju. Podstawową zaletą komunikacji optycznej jest dużo większa szybkość transmisji danych niż przez radio, co umożliwia przekazywanie w krótkim czasie bardzo dużych ilości danych zarówno na Ziemię, jak również do satelity. Problemem przy tej komunikacji są chmury. Jeżeli satelita będzie w obszarze nad obszarem, który jest zachmurzony, to on nie będzie mógł po prostu nawiązać kontaktu optycznego. Chmury nie przepuszczają tego promieniowania. No i tutaj znaleziono rozwiązanie w postaci zastosowania konstelacji wielu satelitów, wielu stacji naziemnych, optycznych,
Umożliwi to przekazywanie danych między satelitami, bo one będą mogły to robić zawsze, ponieważ będą się widzieć, a na ich orbitach na pewno nie będzie chmury. Także zawsze będzie możliwe znalezienie jakiegoś satelity, który będzie nad obszarem niezachmurzonym i będzie mógł nawiązać kontakt optyczny z innymi obiektami przystosowanymi do tego typu komunikacji. Na tym slajdzie pokazuję Państwu, jaki jest planowany rozwój sieci satelitarnej do komunikacji optycznej amerykańskiej firmy Atlas. No i tutaj widać, że rzeczywiście tych satelitów będzie dużo i że praktycznie będzie globalne pokrycie wszędzie, gdzie jest to potrzebne. Będzie można nawiązać kontakt pomiędzy satelitami i przekazywać je tak długo, aż dotrze się do jakiegoś obszaru bezchmurnego i będzie można je przekazać na przykład na Ziemię. To wszystko, co chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować. Omówiłem wiele metod wynoszenia instrumentów i astronautów w przestrzeń kosmiczną, a także dwa rodzaje, lub może nawet powinienem powiedzieć trzy rodzajów komunikacji i przekazywania danych na Ziemię, mianowicie komunikację radiową i rozwijaną obecnie bardzo dynamicznie komunikację optyczną. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.